Okej. Witam Was wszystkich. Mam na imię Malwina, jestem alkoholiczką. I przyznam Wam się, że jak dzisiaj mi napisała Kamila, właśnie, że jest taka, czy z zapytaniem, tak, czy może być nagrywana, że jest taka opcja, właśnie. Zawsze się bałam tego pytania. No i dostałam to pytanie, no i pierwszy mój, o matko, nie, pierwsza moja myśl. O ludzie, nie? Że wyobraziłam sobie, że kto to wysłucha, ktoś ze znajomych tego na pewno posłucha, na pewno sobie coś będzie myślał, nie? Pomyśli sobie coś oczywiście negatywnego i w ogóle wciąż to ego, to skupienie i nagle, nie? Taka myśl i też Kamila pisze, że no tak, ja mam być pożyteczna, być może, ja nie wiem, kto co sobie myśli, może nikt tak nie ocenia, nie? Strasznie. Ja jestem tu po to i to jest pikerka, nie, to jest posłanie, nie, że być może to będzie choćby dla innej osoby użyteczne, pomocne, nie, ta moja wypowiedź. I tego staram się trzymać, ale to są te moje właśnie ustawienia fabryczne są takie, nie? To jest pierwsze ego, które się wybija i też to chyba też pierwsza spikerka, na której nie przygotowałam się, nie miałam też czasu specjalnie jakoś tam obmyśleć. I pomimo tego, że tak, czuję teraz zdenerwowanie i zaczynam już tam gdzieś, no czuję. Ale jakiś taki mam z drugiej strony dziwny spokój w sobie. Nie, po prostu dałam, powierzyłam to całkowicie Bogu. Powiedziałam, że on najlepiej wie, co ja mam przekazać, co ja mam powiedzieć. I nawet jeśli to nie do końca właśnie będzie po mojej myśli, będzie emocjonalnie, bo taką mam naturę, to gdzieś wychodzi, nie jestem w stanie z tym walczyć, nie? A, że emocje też powodują, że taki się trochę chaos wkrada i to okej, może to właśnie ten sposób przekazu do kogoś trafi, może tak właśnie ma być i taką mam być i może zacznę coś od siebie, trochę początki. Ja się właściwie wychowałam w takiej rodzinie, gdzie tak z pozoru nie było żadnych problemów, jak się nieraz słyszę, że właśnie ten alkohol był, że to u mnie nie było takich problemów. Tata to w ogóle tam lampkę wina. Mama to lubiła zawsze piwo, ale też nigdy nie było jakiegoś takiego picia w domu, jakichś awantów z tego powodu, jakichś zaniedbanych obowiązków. I mam też brata starszego 4 lata. I Kuba w ogóle takim moim przeciwieństwem zawsze był. Jest chyba nadal, nie wiem, Kuby zawsze było wszędzie pełno, był taki też głośny łobuz, ale z drugiej strony go wszyscy chwalili, że jest taki zdolny, nie? Że cokolwiek by się nie chwycił, to mu wychodziło. A ja byłam taka cicha, spokojna, taka do wewnątrz z tymi emocjami i właśnie gdzieś mu trochę zazdrościłam, czułam się, że on jest taki akceptowany i taki ten, a ja jestem taka malwinka, no i to gdzieś we mnie tkwiło, to przekonanie właśnie takie gorsze. Nie zawsze mu zazdrościłam i zawsze się czułam taka trochę gdzieś gorsza, chociaż w dzieciństwie, jak pamiętam, to byłam raczej wesołą dziewczynką, ale to z czasem zaczęło we mnie rosnąć. Też czułam, że nie spełniam gdzieś oczekiwań mamy. Nie? Z mamą mam taką toksyczną relację. I że właśnie żona mnie nie akceptuje taką, jaką jestem z tymi moimi takimi jakimiś melancholiami, takimi, że właśnie tak. Przeżywałam wszystko, zawsze przeżywałam. I coś w tym jest, nie? Że właśnie alkoholicy są tacy z natury wrażliwi i nie radziłam sobie od zawsze, skąd pamiętam, z tymi emocjami. I czułam się taka niezrozumiana przez wszystkich. A pierwsze moje takie zetknięcie z alkoholem, jak miałam, nie wiem, 18 lat nie miałam, nie pamiętam ile, ale tam naście już miałam. I w sumie to było tak z głupoty, chyba z nudów. Spróbowałam, a piłam trochę, zmieszałam różnych alkoholi, zwymiotowałam to wszystko i powiedziałam, że nigdy więcej to nie jest dla mnie. W ogóle nie wiem, o co chodzi. Ale przyszedł taki moment w liceum. To był też dla mnie taki trudny okres. Liceum i wtedy już bardziej świadomie sięgnęłam, chciałam spróbować. Co w tym jest, skoro mama sięga po to piwo, zawsze gdzieś to piwo czai. Jak nikogo nie było rano, przed pójściem do szkoły wypiłam piwo, no i po prostu wow, poczułam taką właśnie ulgę, spokój, to o czym niejednokrotnie słyszę. Nie, ja też tego doświadczyłam i to tak się tym trochę zachłysnęłam. Poszłam do szkoły i w ogóle tak mi się super wtedy pamiętam te zajęcia, taka byłam właśnie wesoła, nie bałam się zabrać głos. No wow, taką ulgę i spokój czułam i takie zadowolenie i taka
No, że wreszcie jestem na swoim miejscu, nie? I tak, pamiętam, że tak myślałam, że ja mogę tylko to piwo pić, że po prostu to jedno piwo, tylko to jedno piwo powodowało, że ja już byłam innym człowiekiem się stawałam, jakby taką pełnią się czułam. Tylko, że tego alkoholu było, no, w liceum nie było jakoś mega dużo, ale był taki jeden wydarzenie dla dziewczyny ciężkie i taki powiedzmy wypadek się stał, zdarzył przez rok, w ogóle wystraszyłam się strasznie, ale wróciłam po jakimś czasie, bo wtedy już ten alkohol coś mi dawał, nie? Właśnie, nie potrafiłam jakby iść na imprezy, bawić się, czegoś mi brakowało. I długo z czasem coraz więcej i moje zachowania też po nim. Na początku na imprezach właśnie dodawał mi, nie? I fajnie otwierałam się, ale coraz częściej też pojawiały się właśnie to drugie oblicze, nie? Że jakieś nocki z nieznajomymi facetami, jakieś awantury, jakieś takie wywalanie przeszłości, nie? Bo to wszystko dusiłam całe dzieciństwo w sobie, po pijaku. Do obcych ludzi się zwierzałam, kłótnie i w ogóle na masakra. Ale miało to też swoje plusy, zwłaszcza te plusy jeszcze tutaj przeważały. Ojej, nie wiem. Tyle mam w tej głowie, że sama nie wiem, jak to wszystko ugryźć. W każdym razie przyszedł taki moment, kiedy postanowiłam, a w zasadzie mama mi pomogła w tym, żeby wyjechać za granicę, no bo było coraz gorzej jednak, nie? Coraz częściej piłam samotnie, coraz częściej też jakieś takie bywały momenty, że odstawiałam, że potrzebowałam właśnie, że widziałam, że, ale nie wiedziałam, że problem jeszcze tkwi w alkoholu, nie wiedziałam, nie? Że to, że nie wiem co, no miałam takie okresy właśnie jakieś też przeplatane z depresją, kiedy w zasadzie już mi się nawet pić nie chciało, nic mi się nie chciało. Nie dostałam się na studia, miałam taką fajną pracę, ale z tej pracy też później zrezygnowałam i był taki ostatni rok, kiedy faktycznie no, tylko piłam, czasem też pomagałam rodzicom. No i takie dno kompletne, ale stwierdziłam, że to we mnie gdzieś jest problem, tylko nie potrafiłam go rozwiązać. I faktycznie tak sobie pomyślałam, no nie, że wyjazd za granicę pomoże odciąć się od tego Krakówka, od tych właśnie toksycznych ludzi, którzy ciągle mnie wyciągają, od tego Kazimierza, który właśnie to przez to przecież pije, nie, jak się odetnę od tych znajomości, zacznę na nowo, nie, miałam 24 lata i plany, i dobre chęci. No i wyjechałam, no i udało mi się znaleźć jakąś pracę. Byłam pierwszy takim towarzystwem, które również piło, ale później sobie znalazłam mieszkanie. Byłam już sama, więc powiedziałam, no, teraz będę mieć spokój. Przestanę pić, zabiorę się za siebie, za swoje pasje, ale to było coraz gorzej, coraz więcej piłam i po prostu ten pokoik zmienił się w melinę. Po jakimś czasie poznałam też taką fajną koleżankę, z którą zamieszkałam, bo nam się fajnie imprezowało, ja też szukałam gdzieś, no bo to się przeciąga, nie? Znajomości z ludźmi, którzy piją, z tym, że różnica była taka, że ona piła weekendy, tak? A ja po pracy musiałam, tak? Po pracy ona mogła wypić lampkę wina, a ja całe wino, nie? Czy tam grzewkę, czy jeszcze więcej. I też po jakimś czasie zaczęłyśmy się od siebie odsuwać, a w zasadzie ja od niej, bo ona mi już powiedziała, że no, że chyba coś jest na rzeczy, jakiś problem, nie? Masz z alkoholem. A ja uciekałam ciągle od tego tematu. Bywało, że jak będąc już w Dublinie, że korzystałam z pomocy terapeutycznej, psychologów, potwierdziłam, że jak poukładam tą przeszłość, to jakoś wszystko się poukłada, jak poukładam przeszłość, nie wiem. Ale faktycznie udawało mi się na jakiś czas nie pić, a terapia jakoś tam postępowała, ale po jakimś czasie znowu wracam do alkoholu. Terapię wtedy przerwałam, bo pani powiedziała, że też nie stanie mi pomóc, nie? Później próbowałam drugą terapię rozpocząć, i tam mi zasugerowano, że tu właśnie może być jednak coś na rzeczy z alkoholem. I ja też tak gdzieś zaczęłam przeczuwać, nie? A pani mi wtedy wysłała właśnie do anonimowych alkoholików. Poszłam na to spotkanie, ale jakaś po prostu nieporozumienie, masakra.
byłam jeszcze raz na tym meetingu, ale kompletnie nie czułam się w swoim miejscu. Nie byłam gotowa, żeby się to odejść, żeby się przyznać tak przed samą sobą, no nie, że to faktycznie to jest to, że mam problem po prostu z alkoholem i próbowałam jeszcze na własną rękę, dokładnie tak, podręcznikowo, jak z wielkim księdzem, prawda? Wszystkie półśrodki wypróbowałam, że a tak, a siak. Nic mi nie działało, po tym czasie znowu zaczynałam coraz więcej pić. Problemy w pracy się pojawiały, no z wszystkim, już nie mówiąc o tym, że społecznie po prostu byłam tak kompletnie jakoś poza margines. Tak się też czułam, jakaś taka wyalienowana i coraz bardziej bez emocji i taka. No i chyba to, że mi zagrożono utratą pracy, było dla mnie takim motorem, że już tak nie dam rady, nie jestem w stanie szukać gdzie indziej, nie jestem w stanie w ogóle się ogarnąć. I może faktycznie porozmawiałam szczerze z tatą. Tata był tutaj takim dla mnie pierwszą osobą, która mnie jakoś tak wsparła i zachęciła do przejazdu do Polski, do Krakowa. W 2009 wróciłam na terapię i to jest też tutaj, chciałabym się chwilę zatrzymać, bo to też jest dla mnie takie ważne. 7 lat od 2009 do 2016, gdzie właśnie takiego targania się sobą, chyba nawet jeszcze gorszy niż sam ten okres picia, bo tutaj już kompletnie nie wiedziałam, kim ja jestem, bo tak, pierwszą poszłam na pierwszą terapię, dostałam cały ten pakiet wiedzy, jakąś taką akceptację tej choroby, nawet mi się zaczęło podobać bez picia, nie, taką pierwszą po dłuższej przerwie, wow, nie, pierwsze miesiące, że jestem trzeźwa, że mogę ludziom prosto w twarz patrzeć, że zaczynam się jakoś lubić i w ogóle całkiem nieźle. No, ale po 8 miesiącach zapiłam i później właśnie kolejna terapia zamknięta, później meetingi, próbowałam na te meetingi chodzić, robić program, ale wciąż czułam się nie tak, nie? Po jakimś czasie znowu zapijałam, tak? Co rok, co 2 lata. I właśnie ani już w tym świecie, w którym byłam wcześniej, nie czułam się dobrze, czułam, że już nie chcę, że jest ten problem, że już nie chcę tak żyć, a jednocześnie w tym nowym nie potrafiłam się odnaleźć na trzeźwo, nie? Nie mogłam znaleźć swojej tożsamości. Strasznie się męczyłam przez te 7 lat. Był też taki okres, o którym chcę wspomnieć, 3 lata, kiedy odeszłam z meetingu, bo stwierdziłam, że to jednak nie jest dla mnie, że ja sobie sama poradzę. Terapia się skończyła też po jakimś czasie, bo po takiej zwykłej terapeutycznej, ja chodziłam na taką dochodzącą, nie? No bo ta wiedza terapeutyczna, nie? Ja właśnie bardzo na tym polegałam, na tym intelekcie, na tym, że im więcej będę wiedzieć, tym będę miała tą broń, nie? Do radzenia sobie z tym, ale niestety jak przychodził lęk, to nie było mocnego i moja wiedza na temat tych lęków i tych schematów to nic nie dawało, nie? Ja po prostu byłam bezbronna kompletnie wcześniej czy później. Kończyło się to piciem, ucieczka w alkohol i później się czułam jeszcze gorzej, nie? Że jestem słaba, beznadziejna i tak w kółko, w kółko, w kółko, w kółko przez 7 lat. I właśnie tak, 3 lata, był taki okres, kiedy najdłużej bez terapii, bez meetingu, bez żadnego wsparcia. Przez 3 lata nie piłam. Poszłam wtedy w takie zdrowy tryb życia. Przestałam palić, zaczęłam zdrowe odżywianie. No, takie właśnie półśrodki, można powiedzieć, nie? Właśnie w to gdzieś poszłam. Próbowałam to nakierowywać w swój sposób myślenia pozytywnie. Książki, takie filmy, takie lepszej, już takiej wyższej półki, nie? Tak chciałam siebie zadbać, tylko że w pewnym momencie to się zaczęło, zaczęłam znowu odczuwać ten dyskomfort wśród ludzi. Nie miałam tych rozmów, nie brakowało, może mi gdzieś brakowało tych rozmów. I to się gdzieś zaczęło objawiać w tym, że miałam jakieś koszmary i właśnie i lęki. I teraz mnie im się chciało wychodzić i robić coś fajnego. I wystarczyło, że ktoś coś powiedział, na przykład na temat tego, że nie mam wykształcenia. Czy ja wszystko brałam do siebie, nie? Bo ja miałam to niskie poczucie wartości, więc ja się od razu wycofywałam, zamykałam, uciekałam w swój świat. Nie zapijałam, ale właśnie w taką depresję, w takie użalanie się, w takie podkocyk i nie miałam sensu tego życia i nie widziałam tego sensu. No i skończyło się to po 3 latach piciem, nie? Myślę, że jak nie piciem, to by się psychiatrycznie z jakąś depresją skończyło. Jakąś kliniczną depresją, ale skończyło się tak, że zapiłam się, tłumacząc sobie, że to przecież już umiem po 3 latach pić. Ale prawda jest taka teraz po latach, że ja po prostu inaczej nie potrafiłam funkcjonować i już byłam zmęczona sama sobą
I to był rok takiego picia, kiedy wydawało mi się, że ja kontroluję to picie, a tak naprawdę byłam na ścisko dupiu. To, że ja potrafiłam wypić dwa piwa, to nie znaczyło, że ja po prostu, to była taka męczarnia, żeby tylko te dwa piwa wypić. To było okropne. A później jeszcze tam tłumaczenie się, uciekanie, rzucie tych gum, że nie, że no, nie, nic nie pił. No jak, no nie, taki lęk, że tam, nie. Później się zdarzało od czasu do czasu właśnie jakaś impreza, gdzie było więcej tego picia. Później się musiałam leczyć i znowu tylko piwko, dwa, nie? Ja nie piję, ja przecież nie. A później już no, te zwieracze, za przeproszeniem, trochę to puszczało. No i no, jest to postępująca choroba, nie? Czyli znowu powoli zaczęłam wracać do tego samego punktu, w którym stanęłam wtedy, prawda, parę lat wcześniej. I zobaczyłam to, że kurde, pomimo tego, że ja tak nie chcę, że nie, pomimo mojej siły woli i całej wiedzy, jednak znowu wracam do tego samego punktu. I były takie 2 tygodnie, gdzie już mega, mega było tak właśnie, znowu dzień w dzień, znowu cały kołowrotek. Przestraszyłam się wtedy strasznie, poszłam na terapię kolejną, nie na meeting, na terapię, ale już do alkoholików. Stwierdziłam, że alkoholik, ale taki wykształcony, to taki może mi jest w stanie pomóc. Taki zwykły to nie za bardzo, nie wiem. No tak miałam w głowie po prostu. I faktycznie to zaczęło jakieś tam efekty przynosić. Czułam wsparcie, zrozumienie, tylko że niestety ta terapia po pół roku się skończyła, bo tam z jakichś tam powodów musieli wcześniej zakończyć. No i ja się tak poczułam trochę pozostawiona samej sobie. Chodziłam tam raz w tygodniu na jakiś meeting, ale właśnie się bardzo związałam z tą terapeutką Gosią i brakowało mi jej. Jak jej brakowało, mi opuściła. No to ja z czasem się znowu zaczęłam stare schematy opuszczenia, samotności, depresji. No i zapiłam. I jakoś tak się stało, że ktoś z dawnych też z terapii odezwał się do mnie, taki Michał właśnie, z którym byłam na terapii, on cały czas chodził na meetingi. I jakoś tak mnie zachęcił, żeby z nim pójść na meeting kobiecy. No i poszłam, była akurat spikerka Gosi i po prostu strasznie mnie to poruszyło i było dla mnie w ogóle wow, jak ta kobieta się zmieniła po tych 4 czy tam 5 latach, nie, że była, też miała różne takie jazdy, a teraz w ogóle inny człowiek, mówi tu coś o programie, że na to robi, że to pomaga. I tak właśnie zapragnęłam, żeby jeśli jej się udało, może na mnie też jest jakaś nadzieja, chociaż to nie wierzyłam za bardzo i poprosiłam ją, to było w 2016 roku. I od tego momentu faktycznie coś się zmienia. Nie, to jest teraz, jak dzisiaj popatrzyłam, bo już jakoś chcę się przyznać. Sponsorka mówi, że jak to Malwina, ty nie znasz daty? No, nie znam, przestanę go przywiązywać do tego wagi, ale może to jest faktycznie dla kogoś ważne, nie? Że to było 2016 październik, kiedy ja poprosiłam o to sponsorowanie po raz drugi, ale tym razem już naprawdę zdesperowana i z innym już trochę podejściem do tego, bo wcześniej w ogóle nic do mnie totalnie nie dochodziło. I też na początku nie było, bo to nie jest tak, że nie, że ja nabieram nagle ochoty i idę i robię, nie? Ta głowa dalej jest i podpowiada, nie? I mówi, że to jest bez sensu, że co ty, że olej, że tak dalej, nie? Ale po prostu tak jest napisane. Podjęłam decyzję, że skończę to, co zaczęłam, nie? Zrobię program, nie będzie mi odpowiadać, okej, dobra, mogę zawsze sobie odejść i pójść dalej gdzieś szukać swojej ścieżki, ale tym razem zrobię nie po swojemu. To było najgorsze właśnie, nie po swojemu, bo ta głowa ciągle tu podpowiada, ale słuchałam, co mówią inni, właśnie Gosia, inne dziewczyny, że nie przejmuj się tym, co ci głowa mówi, rób tylko to, co masz robić. To jest niesamowite, bo ja naprawdę nie wierzyłam, że jestem w stanie nie słuchać siebie inaczej, no nie, miałam uczucie jakby ktoś, no, łamania na kolanie. Całe moje ego, całe moje życie się przewartościowywało. I to było dla mnie gorsze niż po prostu najgorsze te momenty picia, nie? Bo tu w ogóle jakiś tamten świat znałam, a tu w ogóle totalnie w nieznane, ale zaufałam Gosi, nie? Ktoś tak mówił, że jeśli zaufasz komuś, nie? Oddasz się, to tak jakbyś właśnie otwierał się na tego Boga, nie? I tak się zaczęła ta moja ścieżka. Nie było kolorowo i łatwo. I po jakimś czasie musieliśmy się rozstać z Gosią, bo to też na początku było, no tak, byłam tym gdzieś zachłyśnięta, ale z czasem zaczęłam znowu stawiać warunki po swojemu, nie?
Więc poprosiłam po jakąś drugą osobę sponsorowanie i coś, jakiś cud stał. Jeszcze raz zaczęłam robić ten program i tym razem no, różne też rzeczy się w moim życiu w tym czasie wydarzały, nie? Zmiana pracy, tam jakaś relacja, która też mi dużo czasu, no bo ja też mam jeszcze jakby obsesja picia minęła, ale pojawiły się inne obsesje, między innymi na temat mężczyzn. Byłam też takim facetem, no dla mnie to była bardzo ważna relacja, ale też mi też pokazała, zwłaszcza po rozstaniu, nie? Zobaczyłam tą całą prawdę. Jeszcze raz zrobiłam ten czwarty krok tak gruntownie, prosząc Boga, żebym pokazał, zobaczyć tą prawdę o mnie samej. No i to nie było za miłe do przeżycia, ale bardzo dziękuję, nie? Bo zobaczyłam właśnie to, przy czym uciekałam. Jeszcze raz też zrobiłam mamę. To dużo dziewczyn mówi, nie, że ta mama gdzieś się przewija i któryś raz znowu musiałam podejść w czwartym kroku i jeszcze więcej zobaczyć, jeszcze na więcej się otworzyć, bo widocznie to było zbyt ciężkie, żeby od razu zobaczyć to, co słyszałam, tą prawdę o sobie, nie? Już zostawić tych i ich winy, nie? W tym momencie ja porządkuję swoje życie i biorę odpowiedzialność za to, jak ja postępowałam, za swoje egoistyczne pobudki i wady, nie? No i to było takie oczyszczające, ciężkie. Na początku myślałam, że już to koniec, że nie dałam rady przez to przejść i w ogóle za sponsorka, ale jak trochę ochłonęłam i no, taką łaskę jakąś dostałam, że zobaczyłam to, nie? To, że to ja się uzależniam, że to ja wchodzę w takie relacje, że pomimo tego, że jest druga osoba, to ja również jakąś część mam tego odpowiedzialności za wygląd tej relacji, nie? No i wtedy tak świadomie zaczęłam też naprawdę, nie tylko, że modlę się, a w ciągu dnia robię swoje, nie, jeszcze się wkurzam, dlaczego to nie działa. Przecież modlę się. Tak, tylko zapominam, że w ciągu dnia również, a przede wszystkim właśnie wtedy, nie, że to nie chodzi o to, że mają być poranne modły, tylko tu z serca ma to płynąć i w ciągu dnia, nie, mam w każdej takiej trudnej sytuacji zatrzymać się. Czasami zdarza się, że lecę jeszcze do kibla i na kolana, ale czasami wystarczy o to, że po prostu się na chwilę tak zatrzymać, okej, Boże, nie? Znowu działaj, proszę cię, zabierz, pokieruj. Parę sekund, ale takiego szczerego i inaczej to wszystko wygląda. Przepraszam, nie wiem, ile ja mam jeszcze minut, ale widzę, że z pół do to jeszcze parę minut mi zostało. Może jeszcze trochę o to właśnie krokach, nie? No i w ten sposób jakoś zaczęłam stawiać ten pierwszy, drugi, trzeci, właśnie tak próbami, no, metodą prób i błędów, nie, ale przede wszystkim właśnie te trudne doświadczenia, za które dzisiaj jestem wdzięczna, pomogły mi właśnie jakby zacząć ten program prowadzać w życie, nie, doświadczać, używać go, nie, ale do tego też potrzeba było mojej decyzji, mojego jakby takiego, nie, że okej, nie, już nie chcę walczyć, ale wiem, że to też jest program na całe życie. Bo dzisiaj też mam taką w sobie akceptację, że to nie jest tak, że ja już przestanę odczuwać, nie, że to ego zawsze gdzieś tam będzie ten tempy, przepraszam, podnosić. I te lęki również będą, być może nigdy nie miną, ale że jest mi o dużo łatwiej, lżej, nie. I tak nie rządzą moim życiem te emocje, gdy właśnie je oddaję, powierzam Bogu, nie? Gdy ja podejmuję tą decyzję, że mnie na własnych warunkach, że jest też Bóg. Przepraszam, dobrze mnie słuchać, bo jakieś tu mam. Dobrze. Dobra, trochę się wybiłam. No i właśnie, tu jeszcze mówiłam o czwartym, to coś o szóstym i siódmym kroku. No, staram się modlić codziennie. I też pamiętam, jak robiłam to właśnie z sponsorką, to właśnie nie chodzi o to, nie, że to sobie omawiamy, notesik, po czym do szufladki. Ostatnio był taki okres, że gdzieś to tak sobie traktowałam z przymrużeniem oka, ale no właśnie życie mi najbardziej pokazuje, nie, gdzie mam te właśnie i obrachunek moralny, nie, gdzie mam faktycznie te wady rządzą mną. Ja znowu też podejmuję decyzję, że nie chcę tak, nie, i wtedy mogę to właśnie coś z tym zrobić, nie, albo walczyć, albo właśnie zaakceptować to, że taka jestem, prosić Boga o uwolnienie. I myślę, że z pewnych rzeczy są takie cechy moje, jak takie właśnie rozkminianie wszystkiego. Być może
Będę mieć to do końca życia, nie? Ale mam tą świadomość, że to mam, nie? Nie walczę z tym na siłę, ale właśnie staram się, no, regularnie dawać to Bogu, nie? I właśnie, gdy się to pojawia, to i to wychwycę, to proszę Boga o tą pomoc i ojej, zamotałam się trochę. Sorry, dziewczyny. Ale ten. Już ku końcowi. I co jeszcze? Dla mnie też taki był ważny, no, ósmy i dziewiąty. Ósmy to tam tylko zrobienie listy, a dziewiąty to jest właśnie to. Ja dałam się zawsze tego czwartego, a to dopiero dziewiąty tak naprawdę weryfikuje, czy ja jestem gotowa to oddać wszystko, bo to już to, no, czwarte to też jest działanie, piąte, prawda? Jakby, ale ten dziewiąty, nie? Muszę iść, muszę przeprosić, muszę jakoś się skontaktować, nie? Są jeszcze takie osoby, z którymi faktycznie z mamą muszę na pewno to poprawić, jak do tej pory nie mam. Tym bardziej, że mieszkam z nią i myślałam, że to właśnie ułatwi nam postawienie tego kroku, ale chyba jest wręcz przeciwnie. Także na razie modlę się Boga o tą gotowość, otwartość. Częściowo dla mnie zadośćuczynieniem jest to, jakie mamy teraz relacje z mamą, nie? Chociaż nie potrafię tak szczerze z nią o tym porozmawiać, ale spróbowałam, nie wyszło. Ale choćby co zadośćuczynieniem, że ja staram się, no nie, to znajdować w sobie tą cierpliwość, miłość i akceptację dla niej, nie? Czasami, wiadomo, nie zawsze się udaje, ale staram się też na bieżąco przepraszać i ten. Mama ma taki trochę do mnie podobny charakter, znaczy ja do mamy, nie? Myślę też, że jest alkoholiczką, ale na razie nie mam na to wpływu. Modlę się do Boga i staram się po prostu nieść przykład, nie? Ale no, widzę, że to postępująca choroba. I to dla mnie też jest taką właśnie, no, lekcją i też na to, że też na to nie mam wpływu za bardzo. Nawet jeśli chodzi o moich najbliższych. Z bratem udało mi się zrobić dziewiąty krok, ale i też z takimi bliskimi przyjaciółkami i też z takim chłopakiem z Dublina, to dla mnie było mega ciężko no, spotkać się z nim po latach, ale oddałam to Bogu i okazało się, że jest to możliwe i fajnie, cieszę się z tego bardzo. No i dziesiąty, no to jest ten obrachunek moralny, tak. Staram się robić regularnie, nie tylko no wieczorem przede wszystkim, zaraz i o dziwo udaje się to. Właśnie po prostu proszę Boga znowu, nie? Jeśli tylko zauważę, zreflektuję się, jakieś głupie nawet rzeczy, nie czekam do wieczora, żeby tamten, tylko jak mam możliwość, od razu przeprosić, po prostu proszę Boga o te siły, żeby na sobie siłę na tą szczerą rozmowę. Czasami to nie muszą być wielkie słowa, że po prostu przepraszam, no nie, niepotrzebnie tak zareagowałam, niepotrzebnie tak powiedziałam, żeby nie trzymać, nie składać tego. No i medytacja, modlitwa właśnie. Ja wcześniej strasznie polegałam tak na modlitwie. Dziwiłam się, czemu to nie działa, skoro ja się modlę. I dopiero po latach, dopiero tak naprawdę niedawno odkryłam, chociaż wszyscy wcześniej mówili, nie, że masz też medytować, masz to ceny. Dopiero niedawno odkryłam i się okazuje, że faktycznie to działa, jak ja działam. Ja to wszystko robię. Nie chodzi o to właśnie, jak też jak czytam, to też dla mnie jest swoisty rodzaj medytacji. Jak to czytam, jak mam czas, żeby sobie na spokojnie te strony porannie przeczytać, żeby tak się wsłuchać w siebie, żeby właśnie ten dzień oddać Bogu i starać się też w ciągu dnia. To też pomaga tak mnie trochę ściągnąć. Na twój teraz. No i krok dwunasty. Ja przyznam szczerze, że też długo nie mogłam się, no, co do tego sponsorowania. Ja też od niedawna też zaczęłam się przełamywać i w ogóle wypowiadać się, czy właśnie te speakerki. Też częściowo mi pandemia, co może dziwne jest, pomogła właśnie taki sposób online kontaktowania się, gdzieś przełamać te moje opory przed wypowiadaniem się i gdzieś ruszyć powoli. Miejsca. I obecnie mam całą jedną sponsorowaną, ale jak to niektórzy mówią, to
To taka, co jest za cztery, sponsorowana, co za cztery może być. Dokładnie taka sama, jaką ja byłam przez lata. Także też śmieję się, nie? Że Bóg mi dokładnie taką samą dał dziewczynę. I też to znowu pokazuje, że tu nie chodzi o mnie, no nie? Że ja właśnie mam się uczyć tego, że ja mogę tylko po prostu modlić się za tą osobę. Mogę dalej i powtarzam to w kółko i to samo od roku, tak? Ale to Bóg uzdrawia, nie? Ja tutaj nie mam nic do gadania, nie? I to też dla mnie taką lekcją pokory i akceptacji, bo wcześniej to też próbowałam, no jak ja powiem, a jak tak, a jeszcze z tej strony, to już na pewno po prostu ja tutaj tak zaniosę posłanie, że po prostu nie mam na to wpływu. A później dochodziło do tego, że to ja się w konsekwencji czułam fatalnie, nie? No bo próbowałam na siłę, nie? Coś. A nie mam na to wpływu. I to też dla mnie jest taka lekcja akceptacji, pokory i to nie na moich zasadach. No i co dla mnie też służba? No wszystko to, co robię, nie? Choćby to, że przełamuję siebie, niosę to posłanie, mówię o sobie, rozmawiam też z dziewczynami, chciałam powiedzieć chętnie, bo jak się już przełamie, to tak, to chętnie, lubię gdzieś dzielić się tym doświadczeniem i ten. Natomiast ostatnio mam problem, duży problem. Przyznaję się bez bicia z dzwonieniem, z odzwanianiem, nie jak dzwonią dziewczyny, nowe dziewczyny, widzę, że jakiś niezapisany numer, pewnie ktoś nowy. Wcześniej odzwaniałam, ostatnio mam tak, tłumaczę to, że praca, szkoła, ale to wiem tak w głębi duszy, że to jest taka wymówka, nie? Że coś się dzieje tu we mnie, nie? Że znowu się skupiam na sobie. I tak chciałam na końcu już powiedzieć, że los się ze mnie tak zaśmiał, a może to właśnie Bóg tak działa, nie? Że dostałam propozycję, dzisiaj mam pierwszy dzień, przyjęłam służbę, oprócz tego, że mam jedną służbę na grupie, ale też służbę infolinii krakowskiej, czyli mam telefon dzisiaj i odbieram telefony od nowych osób, które dzwonią tym jakby tą pierwszą linią, nie? No i śmieję się, że Bóg wreszcie mnie zmobilizował do działania, że tak pierwszy mówię, Boże, jak to będzie, jak ja nie mam czasu? I tak później się śmieję, no, aha, może właśnie, Boże, to twoja taka wskazówka, nie? Że mi się wreszcie przestała obijać, zabrała do roboty. Jestem mu wdzięczna za to. I dzisiaj już też przed meetingiem miałam jakieś telefony i bardzo dobrze, bo tak to nic by to nie dało, żebym siedziała i bym rozkminiała, jak to powiedzieć, jak to zrobić. Jak wierzę to, że Bóg miał jakiś plan, że dokładnie jest tak, jak ma być i nie idealnie, ale nie na tym to polega, nie? No i cieszę się i dziękuję Wam. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to postaram się na nie odpowiedzieć. Dzięki.